Historyjki pana Kamyczka, część czwarta. Pan Kamyczek zadaje różne zagadki. O czym zapomniała Balbinka, wchodząc do mieszkania? Tak, zgadliście. Zapomniała wytrzeć nogi. A o czym zapomniał Grześ? Zapomniał wyjąć ze szklanki łyżeczkę. Co powinien zrobić Mareczek? Powinien wziąć od Balbinki ciężką torbę. Czy on się grzecznie wita? Teraz dopiero grzecznie się wita. Czego Grześ może dotykać? Niczego z wyjątkiem własnego ucha. Co zrobi Mareczek z batonikiem czekoladowym? Podzieli się nim z Grzesiem. Czy tak się odkłada książkę? A jak? O tak właśnie kładzie się książkę. Kto ma pierwszy usiąść do stołu? Wpierw starsi, dopiero potem Grześ. Co się stanie za chwilę? Radio zbudzi tatusia i będzie awantura. Czy na wizycie wypada ziewać? Jeśli już musisz, to przysłoń usta ręką. A czy wypada ziewać podczas wyświetlania tych obrazków? Wypada, bo w pokoju jest ciemno.